Nie jest lekko, ale mogło być gorzej. Mogło być? Miki, mogło być gorzej? Mikołaj cały czas gdzieś ucieka. Nie, no, dzięki kochanie. Aha, przebraliście go, udało się? Tak, tak. Chodź, chodź, mamy okulary, nie? Mikołaj. Chodź, założymy okulary. Gdzie teraz będziemy? W którym miejscu? Właśnie chciałam wiedzieć, gdzie tu? Mikołaj. Chodź. Chodź tutaj do mnie. Chodź zadzwoni na dzwoneczku. Umiesz zadzwonić na dzwonku? Wow, chcesz spróbować? Dobrze, to już spróbujemy. Bezpiecznie. Mamy tutaj picie. Jakie to jest super picie. Ada, chodź, jest tak? Krzysiu, tutaj jest tej strony. Dobra, to patrzcie, gdzie się ja nagram. A zrobimy mam je hopa. Ja zrobimy przytul. Musisz, Mikołaj. Za to sobie wstydź, popatrz. Tu. Co robisz, Miki? Co to, zimcy? Co robisz? Zimcy? Kto tak dzwoni? A może ci tata dzwonić na dzwonku? Popatrz, Miko, ja dzwonię. Czy to się działa, ale ja nie chcę odpalać od razu, bo jeszcze potem nie mamy rady. Zobacz, co jest tutaj, Mikołaj. Co, my się ustawimy, także tak. Ok, na usta. Miki, zobacz. Mikołaj, ty tego nie kombinuj. Patrz, co mi ona. Wow, co to tutaj, jest? Tutaj, chodź do taty. Macie, ty bliziutko no, właśnie. Dobra, to idź do taty. O, tak. Dobrze. I co tu mamy? Bierzemy to. Co to jest? Wow! To, no i tyle, koniec, bierzesz? Miki, a jak robi piesek? O, można od tego roku takie zdjęcie chyba jakieś, nie? Tak. Tak, wszystkim dłoną. Znaczy, w sensie cukrowe, dlatego teraz mam plastikowe. Tak, bo cukrowe mi połamał. Tak fajnie strzelały, nie? Myślę, że mam teraz... Tutaj dać jeszcze, żeby ona chwilę posiedziała z wami. Bo auto... No, no właśnie. No to skakuj. No. Czy to nie? Musisz mi przyblokować tylko na to. I świetnie! Ja! Yeah, popatrz na mamę! Jej! I teraz topiemy! Teraz do tyłu, topiemy! Do tyłu? Umiesz do tyłu? Spójrz do tyłu! Ja do tyłu jedź! Koparki. Kropnijmy. A może uda się jemu samemu złapać? Chodź tu, Mikołaj! No! Chyba, że w tym sweterku już, Marcia! No chyba, że... Twoim. Coś mamy tam, na pewno. Ja też uważam, że jest. Już jest świetnie. No, gdzie jest Miki? Mikołaj! Kukuk! A pokaż buzinkę. Gdzie jest Mikołaj? Tu jest! Nie ma, nie ma, nie ma. O, o. Kto dzwoni? Na fotelu, no. Nie za daleko. A stąd nie da rady? I to bym średnio wygląda, naprawdę. Aha. No, ja bym to zrobiła tutaj jeszcze. No to zróbmy tam. Dobra. Okej. Gdzie jest Miki? Nie ma Mikołaja. Trzeba zrobić jej bu. Czy my jej zrobimy bu? Gdzie ma ta Ciucia? Zobacz, co tu jeszcze jest. Chodź, dasz mamie buzi. Właśnie dotarliśmy do Royal Dental, także czekamy na jedną już z ostatnich wizyt. Tu był taki otwarty zgryz, że to jest niewiarygodne, że to zeszło. I my się cały czas zastanawiamy, skąd te zęby, jakim cudem one tak zeszły. Bo one schodziły tutaj z góry, czy
tył się podnosił do góry. Czy było to połączenie zębów bocznych, że one poszły wyżej? No właśnie. I zębów przednich, że one poszły niżej. Ale tu też były efekty samego poszerzenia. No jeżeli popatrzy, jak to od samego początku, jak ładnie wyglądało. Czyli ten początek polegał na tym, że górne zęby były przesuwane do tyłu, na boki i w górę, a przednie zęby w dół. Niewiarygodne. To jest super, bo ja się tutaj martwiłam na samym początku o to, że gdzieś tam będą się odsłaniały te szyjki, że z tym będę miała problem, że będą te zęby takie bardzo nadwrażliwe, a tu nie było nic z takich rzeczy. No więc... i ten poprzedni etap zakończyliśmy na takim etapie, na takim poziomie, czyli było fajnie, tak. Ale załóżmy, wróćmy do ośrodku taki ukryty, tak. Żeby nie było widać. Ale tu już był taki szerszy. Tak, no to już chyba kwestia przyzwyczajenia. Już był szerszy i pomimo tego, że gdzieś tam te przednie zęby schodziły w dół, to nie mógł się chodzić o słowego. Tak, tak. Wygląda to naturalnie. Bardzo ładnie. Dzisiaj zrobimy jeszcze zdjęcia, także zaplanuję jeszcze jakąś serię takich dodatkowych nakładek, żeby skorygować tą pozycję zębów z tyłu. Czyli już tu z przodu będą już takie naprawdę już minimalne zmiany, minimalne korekty, ale to co trzeba będzie zmienić to niewielką tam rotację, nachylenie zębów bocznych, tak żeby gdzieś te kontakty, które są pierwotne z tyłu, żeby były równomierne na całej długości. Muszą być finalnie tak od czwórki do siódemki. Czyli na siekaczach nie w momencie zaciśnięcia pełnego, ale już od tego pierwszego przetrzymowca, od czwórka, rozumiem. Piątka. A te gumki gdzieś będziemy dodawać, czy nie są one konieczne? Myślę, że nie. O, no to fajnie. Myślę, że nie. Fajnie, że się udało bez. Nie, bo tu całkiem dobrze to wszystko wygląda. Proszę zobaczyć, to jest pierwsza nakładka z tych 14. Już porównując do tego, co jest dzisiaj. No, jest to równiutko. Z tej perspektywy patrzę, może tu jeszcze troszkę jedynkę bym gdzieś tu poprawił, ale to wygląda już bardzo, bardzo dobrze. Zacznę. Ten kontakt musi być pomiędzy guzkami, a nie na samym guzku. Aha, w ten sposób. Tak, że i to wtedy jeszcze będzie niżej. Niżej z tyłu, czyli automatycznie z przodu będzie już taki prawidłowy nagryz. Czy w ogóle to jest strasznie dziwne uczucie, bo zazwyczaj jestem w nakładkach, więc nie zwracam uwagi na to. Ale jak te zęby zaczęły się zębić, to się zaczęłam wszystkich pytać, czy to faktycznie oni tak czują, że te zęby się aż tutaj stykają, no nie? Że się wszyscy ze mnie śmieją, bo już tak patrzę czasami na mnie, kiedy zadaję pytania. Że... Nie, no to już naprawdę jest bardzo dobrze. Widzisz, że już jesteśmy na etapie, gdzie mogę stwierdzić, że to już będzie ostatni zestaw. Widzisz. I raczej już nic tam nie zatrzyma tych zębów, bo to są zostały tylko już tak naprawdę szczegóły. I tutaj na ten moment czekam na kolejną nakładkę. Ja zaplanuję, tylko już zaplanuję, tak żeby dam do produkcji, to przyjdzie, może przyszły tydzień, może ten kolejny. Aha, czyli dostanę od Was tutaj informację. I jeszcze tą nakładkę, którą mam aktualnie, noszę jeszcze przez ten kolejny tydzień. Jeszcze przez kolejny tydzień, a wtedy dopiero założę tą ostatnią. Aha, i potem już normalnie, nie? Dobra. Tak, to już kolejne normalnie, to cały czas jest na Was. Okej, super. No to dobrze, nie? Tak. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ekstra. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. I do zobaczenia, w takim razie czekam. Mówię się do czego tego zakończenia, tego efektu takiego tak. Ułożenia. Ja cały czas mówię, że ja jestem cały czas już tak zadowolona, że szok. Nie wiem jak to będzie bez tych nakładek, bo już człowiek tak przyzwyczaił, że ja je zdejmę do jedzenia i z powrotem zakładam, bo jakoś tak dziwnie. Ale też bym chciała zobaczyć już efekt końcowy. Ale no, będzie mi tak... Pokazanie tego zdjęcia, wtedy po. Tak, tak, to będzie hit. Dziękuję bardzo. Cześć, kochanie, cześć! A, tylko po butelkę przyszedłeś? A buzi? Nie, nie, o Jezus! Mikosław, nie! Nie, 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 Mikoś. Tak, tak, już tylko posprzątam. Zapraszam, zostawić, ogarniemy to. Tak, tak, ja tak nie lubię, nie mam jak. Muszę zostawić. Klucz to jest, ale klucz zostaw, bo może... No, tak. Jest klucz. Idziesz do tatusia? Czy tutaj siedzisz z mamusią? To tutaj usiądź sobie wygodnie z tatą i będziesz grzeczny, tak? Też patrzę, jak mamie robi pani zdjęcie. Kochanie, stopy nie na... Nie na ślisko. Obracamy się.
szeroki uśmiech, zęby pokazać. Tak, odwróćcie całym ciałem w tą stronę, prosto przed siebie, bez uśmiechu. Proszę bardzo, mamy wszystko. Ekstra. Tam się w jakże pięknym świetle. Przy zachodzie słońca w Zakopanem. Tak. Dotarliśmy do Zakopanego już prawie. Jeszcze byliśmy w sklepie. Czeka nas ładowanie baterii przed mega mocnym okresem, ponieważ zaraz po naszym powrocie zaczynamy sprzedaż książek. Wysyłkę właściwie, bo sprzedaż już się zaczęła, preorder już się zaczął. Wtedy czeka nas pakowanie wszystkiego i wysyłka już do Was. Skończyliśmy właśnie drugą książkę kucharską, także też czekamy na druk i ona pojawi się w połowie miesiąca na preorderze, także możecie już wyczekiwać, zapisać się do newslettera i książka trafi do Was przed świętami jako świetny prezent z dedykacją na przykład, więc bardzo serdecznie Was zapraszam do sklepu, a tymczasem mamy już azymut trochę na odpoczynek. Ja chcę tylko dodać, że książka jest mega sztosem, bo ma aż 168 stron. Tak. To jest największa nasza dotychczasowa książka. Tak. Nie mieliśmy takiej dużej nigdy. Nigdy, nigdy. Znaleźliście tam masę nowych przepisów na cały rok, nie tylko jesiennych, są tam generalnie przepisy pasujące do każdej pory roku. Jakieś lekkie, mrożone napoje na lato, na jesień, obiady, śniadania, także znajdziecie tam absolutnie wszystko i wydaje mi się, że ta książka w 100% zabezpieczy Wasze pomysły na obiad, śniadanie, kolację i desery oraz napoje na najbliższy, dłuższy czas i na pewno zostanie z Wami również na długo i będziecie bardzo chętnie do niej wracać, ponieważ to będzie Wasza ulubiona książka kucharska, obiecuję. No, tyle w ramach wstępu wjazdu do Zakopanego i widzimy się trochę później, bo ja jestem potrzebna tutaj. Dzień dobry, witam się z Wami wyglądając w taki sposób, ale muszę, bo po prostu chcę Was uchronić przed czymś. Słuchajcie, wczoraj byliśmy w restauracji, sobie porobiłam zdjęcia, bo jedzenie było przepyszne. I sobie myślę, bo zawsze pytacie, co tam zjeść, ja sama się zastanawiam. No i znaleźliśmy fajną restaurację na Krupówkach. Poszliśmy, zjedliśmy, wszystkim mega smakowało, że ja aż sobie, wiecie, porobiłam te zdjęcia, żeby udostępnić, ale wczoraj już nie miałam siły, czasu, potem zajęliśmy się tutaj z sobą i na Instagramie nic nie udostępniłam. I w nocy jak się zaczęło, cieszyliśmy się tylko, że nie chwyciło nas to, jak wracaliśmy, bo wracaliśmy na nogach 3 km, bo byłaby istna masakra. Biegaliśmy, zrobiliśmy sobie kolejkę z Krzysiem i się wymienialiśmy w kiblu. Dobrze, że mamy dwa tutaj, na piętrze i swój, bo żyjemy ledwo i dzisiaj się chyba nigdzie nie będziemy ruszać, bo jesteśmy tacy wykończeni. Jedyny czuje się dobrze Mikołaj, bo jadł co innego, a myśmy jedli placek z gulaszem. I chyba ten placek z gulaszem był gwoździem do tej trumny, ponieważ wszyscy jedliśmy, tylko jedni nieco mniej. Ja zjadłam cały talerz z Krzysiem, więc absurd po prostu. Ledwo żyjemy dzisiaj. Ja nie wiem, jak to się nazywało, bo nie pamiętam, jak się nazywała ta restauracja. Jeżeli macie problem z zatwardzeniem, to polecam placek z gulaszem. A jeżeli nie chcecie mieć tego, co my, to albo kupcie coś innego w tej restauracji, jeżeli chcecie tam iść. I ten placek obijajcie szerokim łukiem. Bo jeszcze stwierdziliśmy za się, że może był niedosmażony. Ale co, wszystkie 4 były niedosmażone? Czy tam wszystkie 8? To myślisz, że po niedosmażonym placku tego było? Nie wiem. Nie wiem, co to było, ale po prostu ledwo żyjemy, a wyglądamy jak bukłaczki wszyscy, bo jesteśmy tak zdęci. Katastrofa. Także poinformuję Was, kiedy się wyleczymy. I z tego wszystkiego jest tylko jeden plus. Mikołaj nie jadł tego gulaszu. Jemu wzięliśmy pierogi, ale nie zjadł za dużo, bo zjadł trochę makaronu z rosołu, jednego pieroga i właściwie tyle. Jakby wyczuwał, że coś może być nie tak. Natomiast myśmy wpierdzielali się i teraz mamy tego efekt. A chcieliśmy iść do innej restauracji, bo taka była pierwsza myśl, ale potem żeśmy zmienili, no nie? I zdecydowaliśmy, że idziemy do innej. Myślimy, no to dobra, już nie chodźmy, bo byli wszyscy głodni. Bierzemy, no nie? No i tak mamy.
Dobrze, zgłoszę się, gdy będę czuła się, o, może miałam jakąś śpiocha, też za to przepraszam, ale po prostu... Jakbym była tutaj w pełni sił, to byście mi nie uwierzyli, że się tak fatalnie czujemy.